Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, no i tak jak zapowiadałem, będę tym razem starał się dogrywać troszeczkę mojego głosu, gdyż w tym nagraniu pojawił się drobny problem z takiej natury, że po prostu złapało mi szumy z komputera, który stał w tym samym momencie na biurku. Tu widzicie troszeczkę inną rozdzielczość zapewne niż taką, jakiej was przyzwyczaiłem, też dlatego, że komputer, na którym nagrywałem, ma też nieco większy monitor i mogłem sobie pozwolić na nieco lepszą jakość. Co do samego nagrania, tutaj będziemy ogrywali po kolei każdy z zamków. W pierwszym z odcinków postaram się omówić zamek. Jeszcze tutaj tego nie widać na ekranie, ale za moment wybiorę mapkę, na której będę chciał zagrać. Będzie to mapka, którą dosyć dobrze znam. Jest to mapka Wszyscy za jednego. Taka całkiem prosta zabawa, całkiem fajnie zbudowana. Tutaj nawet widać, że mój młodszy brat chyba jeszcze miał wpisany swój jakiś swoją nazwę czy coś takiego. Dobra, przechodzimy do zamku. Pamiętajcie, że to jest mapa z odrodzenia Erafii, więc no tutaj nie mamy Sir Mulicha, mamy za to Lorda Harta, jeśli chodzi o bohaterów, więc ja najprawdopodobniej tutaj wybiorę Orina, dlatego że to jest mój drugi ulubiony bohater po Sir Mulichu, jeśli chodzi o bohaterów zamku. Tutaj właśnie też pokazuję Loinisa, dlatego że sporo osób uważa jego za jedną z najlepszych postaci w zamku. No, znaczy jakby bohaterów troszeczkę omawiałem we wcześniejszych odcinkach, a tu widzicie poziom wieża, więc jakby zostaje mu Orina. Jak możecie zobaczyć co mapę, pomijamy troszeczkę fabułę, bo nas jakby nie interesuje. Rozpoczęcie dosyć klasyczne, czyli mamy trzy jednostki akurat, jeden budynek do rekrutacji. No i cóż, bierzemy armijkę. No i tutaj trafiliśmy na Inkhama, który też był w sumie dobry, bo też dostaliśmy gryfów troszeczkę. No plus łuczników, którzy są jakby nieodzowni w tej armii, więc zwłaszcza przez to, że sam Orin ulepsza bohaterów. Ulepsza łuczników. Tutaj widzicie, specjalnie wyszedłem sobie najpierw Inkhamem, po to, żebyśmy zobaczyli, w którą stronę się skierować. No i jakby tutaj podzielimy troszeczkę rolę. Tutaj mamy garnizon. No, ta mapa niestety coś takiego wymusza. Już teraz możecie zobaczyć, że ta mapa dzieli się na takie fajne biomy. Tutaj po prawo od nas jest biom fortecy, taki śnieżny, my jesteśmy na zieloniutkim, trawiastym. Mamy dwie misje też tutaj, dwie bronione kopalnie, kawałeczek podziemi, to są takie malutkie podziemia, w których możemy sobie bonusowe rzeczy pozbierać. No i tak jak widzicie, na sam początek raczej staram się kierować głównym bohaterem po te skrzynki. Zostawiam całą resztę do zebrania dla właśnie Inkhama. Raczej staram się te ruchy dosyć oszczędnie zachowywać. No tutaj błąd, Ignacy, nie iść w stronę kapliczki słowa, bo nie masz książki, bo też Orin nie zaczyna z książką. No i skierujemy się jeszcze do źródła mądrości po 400 punktów ruchu. Co do samego Inkhama, no zaraz spojrzymy. Inkham, okej, Inkham pewnie zajmie się zbieractwem, no bo taka jest jego rola w tym scenariuszu. Później będzie on nieprzydatny, gdyż to jest dosyć, jak widzicie, mały biom, będzie nawet trochę nim siedział. Chyba będzie mi zaraz pierwszą bitwę, tak na to wygląda. Będzie to bitwa z chochlikami, spróbujemy jakoś ją mądrze rozegrać. Jak widzicie, waituje, tak? Na sam początek praktycznie tylko waituje. To, że mam łucznika bardzo mocnego, mogę sobie swobodnie pozwolić na ostrzelanie tych przeciwników. Mam jakąś drobną ścinkę tutaj w nagraniu, no ale to i tak jest nic w porównaniu z tym, gdybym musiał to sam nagrywać. Gryfem kończymy jednego z chochlików, no i tutaj pikinierem w kontrataku dobijamy drugiego chochlika, więc bitwa bez strat. Jak widzieliście, że troszeczkę ukształtowanie terenu pomogło. Tutaj się boję trochę właśnie tej chatki czarownicy, gdyż tam jest losowa umiejętność, dlatego wyślę tu najpierw Inkhama. No właśnie, i finanse, więc jest całkiem dobre na drugiego herosa, dlatego że się szybciutko on nam spłaci. Bardzo fajna rzecz, warto to brać. Tym bardziej, że no mówię, to jest tam kilka dni tak i bohater się spłaca. No mam drugie obserwatorium, które nam pokazuje nieco więcej drugiego biomu tu pod nami. To jest biom bastionu. Co dziwne, bo ziemia jest też nekropolii. No i tam widzieliśmy naszyjnik przyspieszenia, zwiększający szybkość naszych jednostek na polu bitwy o 1. Jest bardzo, bardzo fajna rzecz w tym zamku, ale chyba w każdym zamku, więc ten artefakt warty będzie na pewno zdobycia. Pójdziemy na wilczych jeźdźców i z tego co pamiętam, to nie była moja najlepsza bitwa. No przede wszystkim dlatego, że wilczy jeźdźcy są bardzo szybcy. Obawiam się, że ona tu nie wyjdzie zbyt dobrze, no i dlatego właśnie mówiłem, że mój komentarz i cała nagrywka nie była zbyt dobra, no dlatego, że popełniłem tutaj troszeczkę błędów. Ta bitwa była błędem, bo się skusiłem na te trzy skrzynki, zamiast poczekać na parę jednostek i w zasadzie od razu ich rozbić. Tutaj też pokazuję ruch jednostek, jak on szybko dojdą. No i właśnie on z waitem będzie w stanie wykonać dwa ruchy i dosyć szybko do nas dopaść. No, zobaczymy, jak się to rozwiąże. Sam, szczerze powiedziawszy, już nie pamiętam rozwiązania. Łucznikiem no, staram się go strzelać, przy czym no, to jest na złamanej strzałce, no, to jest bardzo, bardzo ciężka rzecz. No i tutaj gryfem wlecę, żeby gryznąć tego jeźdźca. No i tutaj się właśnie zacznie agonia, gdyż wilczy jeździec ma jeszcze morale i po prostu nas tu zaszlachtował, mówiąc kolokwialnie. No, całe szczęście zostało go tylko dwóch, bo wilczy jeździec jest słaby, ma mało życia, jeżeli o to chodzi. No ale nasz pikinier, zobaczcie, w tym momencie jest zupełnie wymanewrowany, jeżeli chodzi o pozycję. Będziemy starali się nim dojść tutaj, no ale
strata pięciu gryfów boli, zwłaszcza, że ta jednostka dawała nam przewagę przede wszystkim szybkości i mobilności na polu bitwy, no ale za to spłaci się nam to tym, że dostaniemy na pewno parę fajnych rzeczy, czyli tutaj mam na myśli skrzyneczki, które szybciej nam pomogą rozwinąć bohatera. Chociaż tak jak mówiłem na samym początku, lepiej chyba było z tym poczekać. No i tu jeszcze zapnęliśmy magię wody, zdecydowałem się wziąć magię wody, gdyż w zamku lubię tą umiejętność. Grałem z zamkiem, Bless bardzo fajnie się sprawdza i u kusznika, który ma dwa strzały, i u krzyżowca, który ma dwa strzały. Więc jakby to jest całkiem okej. Okay. Psal mocy również jest szansa, żeby się trafił, więc jak najbardziej polecam. Tu rozbudowa, widzicie, klasyczna, przez kuźnię idziemy z budową po to, żeby dojść do mieczników. W tym tygodniu raczej się uwinę z podstawowymi czterema jednostkami, plus oczywiście zamek Cytadela, no bo to jednak jest moja szkoła gry, ja tak ogrywam. Tutaj mówię, że się z mnichami nie wyrobię, więc i tak ciężko się wyrobić z tymi mnichami, raczej w tym tygodniu. Czym my się tutaj przyglądamy? No na razie niczemu, samym jednostkom, mówię o szybkości armii. Mówiłem o szybkości armii. Możemy się właśnie teraz przyjrzeć, jak troszeczkę wyglądają jednostki w zamku. Statystycznie jest to jeden z lepszych zamków w moim odczuciu, no ale też drugi pod kątem ceny, jeżeli chodzi o rekrutację w zamku. Nawet mogę, słuchajcie, sprawdzić sobie jedną statystykę, jeżeli będę miał chwilkę. No, nagrywanie pomaga mi troszeczkę, że mogę włączyć sobie inne rzeczy w tym samym czasie. Otworzę sobie właśnie koszty zamków. Okej. Proszę mam zaczekać. Przepraszam, nie komentuję teraz, co się dzieje. Koszt zamku to jest 28 900 tygodniowo. Więc to jest bardzo, bardzo dużo. O właśnie, o, widzicie, zrekrutowałem krzyżowców, nawet nie widziałem tego. Ciśniemy szybciutko na syflidy, czy jak one tam się nazywają. W każdym razie to słabe wróżki z zamku żywiołów. Czy słabe? No po prostu jakby dla mnie przydatne. No tu mamy stratę jednego krzyżowca, przepraszam, miecznika. Trochę może nieprzemyślana strata, zwłaszcza w tak prostej bitwie. Choć gdybym w sumie nie wysłał tego krzyżowca, no to miecznika to by raczej poleciały w mojego łucznika, więc strata byłaby tak czy siak. Odkryło nam się tutaj środek mapy, zejście do podziemi, stamtąd będzie nam wychodził nasz jeden z przeciwników, brązowy, ale tutaj nie będę jeszcze jakoś tak strasznie mówił do przodu. Zobaczcie, to jest centralny punkt mapy, tam się będzie też działo sporo akcji, jeśli chodzi o bitwy. No, zobaczymy, co dalej. Oddajemy spokojnie turę. No widzicie, jesteśmy trochę przesiekani, jeśli chodzi o armię. No i tu mamy żywiołaki powietrza, halabardników. Liczyłem chyba, że się do mnie przyłączą. Czy to było złe liczenie? No ale okej, spróbujemy się z nimi. To jest magiczna ziemia, też walczymy, więc szkoda, że nie mamy książki czarów, bo wtedy byśmy mieli wszystkie czary na maksymalnym poziomie. No ale tutaj dopisało nam szczęście. Dokładnie rzecz biorąc, to morale, a nie szczęście. No i jakby udało się nam w miarę bezstresowo z tego wyjść. Nie wiem, czy już zauważyliście, łucznicy zadają bardzo duże obrażenia u Warina, zwłaszcza, że już mamy fajny poziom, spore statystyki, jak na ten etap gry, bo zobaczcie, jest piąty dzień i już ci nasi łucznicy wraz ze skutecznością zwiększoną, zwiększoną z umiejętności Warina, już nam sporo dają. O, tu domknęliśmy gryfy, był piąty dzień, więc mamy teraz szósty, siódmy na budowę zamku. Od razu chyba nawet od tego zacznę, tak. Właśnie chyba nawet o tym tutaj chciałem wam powiedzieć. Dobra, okej. Okay. Zbieramy sobie Maletto Tower, czyli kamienną wieżę, to się tak nazywało w oryginale, oraz obóz najemników, plus jeden do obydwu statystyk podstawowych, czyli ataku i obrony. Widzicie, statystyki mam 5-6 już teraz na Orinie, jest bardzo dobrze. No i wpuścimy tutaj Inkana szybciutko w podziemia. No jak mówiłem, to nie są podziemia łączące nas z przeciwnikiem, tylko takie proste, podstawowe podziemia. Z surowcami jesteśmy okej, 39-29, czy już teraz nawet więcej, więc na luzie. Orinem się tutaj też zaraz przyplątamy, po to, żeby troszeczkę tu wyczyścić. O, skrzyneczka jeszcze nam się jakaś trafiła. Bardzo przyzwoicie, mamy chlika do pokonania i jakieś drobne złotko do zebrania. O właśnie, zamykam siódmy dzień z zamkiem, 3000 na koncie, całkiem okej. Okay. Tutaj właśnie mówię, bo w tym miejscu jest też taki fajny biomik właśnie zamku. Miałem początkowo w planach, szósty poziom. Zawsze dostaję mądrość na szóstym poziomie. Pamiętajcie o tym i zawsze warto to wziąć, bo to jest umiejętność, bez której ciężko grać. Mówiłem tutaj o tym biomie, który chciałem właśnie wam pokazać, potem był w sumie chyba najciekawszy z tych biomików. Jednakże no, problemem było to, że jakby już zakończyłem mapę w późniejszych odcinkach, więc biomu nie zobaczycie. Od razu waszą ciekawość zaspokoję. Tutaj mówię chyba, że będę się chciał skierować właśnie w stronę tego biomu fortecy, po to, żeby sobie tam szybciutko zbudować ratusz i zapewnić bonusowy przypływ złota, gdyż w zamku to jest bardzo, bardzo ważne, żebyśmy tego hajsu trochę mieli.
Potem z perspektywy czasu, jeżeli oceniam ten scenariusz, to błędem było, że te zamki wykorzystałem głównie tylko i wyłącznie do dostarczania pieniędzy, nie do dostarczania mi również jednostek. No cóż, to mogę powiedzieć dopiero po fakcie. Będziemy się bili tutaj z kochlikami w podziemiach, no i widzieliście, one tam do nas coś powiedziały, bo też nie zrobiłem tego wcześniej w scenariuszu, ale to są dwie misje do oddania i właśnie jedną z tych misji jest zdobycie właśnie pierścienia życia, który zdobyliśmy tutaj u chochlików w podziemi. Zaraz pewnie się tam skierujemy. Klasztor na razie olewamy, no bo też po prostu idziemy prosto w pieniądze. Mamy 5900 zł. O, tu właśnie pokazuję chatki jasnowidza, w których najprawdopodobniej to się znajduje. Mamy nawet 3, zobaczcie, obok siebie, w niedalekiej okolicy. Udamy się tutaj właśnie. Ten poszukuje, dostajemy 5000 zł. Wziąłem sobie właśnie po znajdowaniu drogi, dlatego że wiem, że tu jest troszeczkę trudnego terenu, a nawet jest tutaj blisko już śnieg. Magia wody już wchodzi nam zaawansowany. Jeszcze nie sprawdzałem czarów, ale zapewniam was, że będą bardzo fajne i naprawdę się fajnie pokryją z naszymi magiami. Tu jest ten garnizon troszeczkę lepszy, bo tam były 3 tylko elfy. W tym mamy 3 elfy, w tym jeden ulepszony elf, czyli ten srebrny bądź wysoki. Ja wolę chyba nazywać go wysokim elfem. Tak mi bardziej pasuje do klimatu fantasy. No i jasne, jedziemy z ratuszem. 2000 zł, więc postaram się jakoś tutaj z tej skrzyneczki może wziąć coś pieniążka. Ewentualnie skusić się na tych żywiołaków powietrza nieszczęsnych, no i jakoś postarać się domknąć możliwie szybko kapitol. Widzicie, mamy tak dosyć niefortunnych przeciwników teraz do pokonania. Mamy żywiołaka powietrza, który jest, może mieć ulepszonego jako strzelca, jest też dosyć szybki. Mamy gargulca, który jest dosyć szybki, zwłaszcza to, że może przejść 2 tury, no i będziemy się z nim bili na jego terenie, więc ma jeszcze plus 1 ruchu, więc komputer na pewno wykorzysta to, żeby pokarać naszych łuczników. No i mamy tych rabusiów, czy ci rabusie niewiele bronią, zbóje, czy jak oni tam, bo na ich mówi się rabusie, bo to brzmi tak bardzo infantylnie. O, pojawił nam się brązowy, nagasz. Nie sprawdzałem jeszcze zamków przeciwników, ale pewnie niedługo to zrobię. No i tutaj się chyba skuszę właśnie na tych, że nie, idę wcisnę w gargulce. No i tak, no i tutaj błędem niestety, aż same gargulce już podleciały do nas, więc udało im się szybko zrobić. No, komputer podleciał do nas, co dziwne, bo sądziłem, że raczej nie podleci. Myślałem, że wyczeka i po prostu w jednej turze doskoczy do nas. Tu postaramy się oczyścić łucznika. Jednakże, no gargulce są nawet silne na tym poziomie. Ja też nie mam mocnej armii, no i właśnie ubili mój najlepszy argument, czyli właśnie mojego mocnego strzelca, no i zablokowali mi kompletnie tego łucznika. Tym sposobem w zasadzie ucinając mi większość moich zębów. Sprawdzam jeszcze statystyki gargulce, no to widzicie 16 życia, więc no, dla moich pikinierów z potężnym rozrzutem, jeśli chodzi o obrażenia, no to był przeciwnik wręcz nie do pokonania. No, 5 łuczników straty, no to boli. Boli na tym etapie. Nie było to najlepiej rozegrana bitwa, zdecydowanie. Można było to zrobić lepiej, tak mi się wydaje, albo po prostu zasilić się troszeczkę większą ilością jednostek. No i tutaj już planuję rozrzut, jak to zrobimy, czyli raczej Orinem pójdę w stronę zamku. Inkhamem zaś zajmę się zajmowanie tych podstaw bonusowych rzeczy. Mogłem w gruncie rzeczy wziąć te chochliki, były za darmo, więc nie wiem, co mi powstrzymało przed ich wzięciem. No widocznie może jakaś troska o moje morale w armii, które i tak są bardzo dobre, mam dowodzenie na maksa. Tam szybciutko idziemy w stronę rozbudowy, jeśli chodzi o finanse. Tu się troszeczkę sprzedajemy po to, żeby domknąć jeszcze w 6 dniu z kapitolem. Mamy w sumie tylko jeden dzień obsuwy, parę surowców nie zaszkodzi sprzedać, gdyż i tak kopalnie będziemy zaraz mieli. Sytuacja z surowcami jest bardzo dobra. No i wychodzimy na 10 035. I zamykamy kapitol. 6 dzień, kapitol, zamek, 4 jednostki. Jeszcze uda nam się jutro zrobić mnichów, więc to jest bardzo dobry opening, jeśli chodzi o pierwsze 2 tygodnie. Zdobyliśmy też drugi zamek, więc mamy bonusowy przychód. No i tak jak mówiłem, klasztor, czyli w 5 dni całkiem dobre wyrobienie się. Tutaj domykniemy tawernę, po to, żeby tawerna jest w sumie potrzebna budynkiem, po to, żeby zbudować dom Rady Miasta. No i biblioteka oświecenia. No wymagany 10 poziom, mamy 8. To taki ciekawostek, do biblioteki oświecenia możemy wejść wcześniej, o ile posiadamy dyplomację. Tam stopniowo to obniża, ale to o tym powiem kiedykolwiek, kiedyś w innym odcinku. Bądź w formie grafiki, na przykład na fanpage'u, bo to jest taka forma ciekawostki, do czego zachęcam jak najbardziej do odwiedzenia fanpage, gdyż tam te ciekawostki się pojawiają, więc jeśli macie jakieś pomysły na nie, to również możecie wysyłać je na fanpage. Mamy zbójów, mamy żywiołaki powietrza, do pokonania tu magowie, grempliny, więc generalnie przeciwnicy nas nie oszczędzają. Tu jeszcze mamy twarde golemy, 2 garnizony również z elfami, więc no naprawdę mapa nam nie pomaga, to muszę przyznać. Tu jest jeszcze kopalnia złota, o którą będę się chciał pokusić co jakiś czas. No i tam właśnie wskazuje, gdzie są przeciwnicy. Stamtąd będzie wychodził brązowy z prawego górnego rogu mapy. Tam z podziemi ma jeden z wyjść. Oraz czerwony, który znajduje się tak jakby pod tym środkowym regionem, czyli tam, gdzie się znajduje ta kopalnia złota. Tutaj już Orinem właśnie, to był błąd, że się skierowałem w tę stronę, więc od razu poprawiam to szybko Inhem, dozbierając całą resztę. Przejdziemy jeszcze tutaj przez młyn.
Orinem chciałbym tutaj dobrać troszeczkę armii, dokończyć czyszczenie całej reszty mojego podstawowego regionu. Jestem dosyć wolny, muszę wam to przyznać, gdyż powinienem się nieco szybciej rozwijać. Robię to na razie bardzo wolno i to widać, to widać. Może sam rozwój jest dosyć agresywny, jeżeli chodzi o zamek, za to ciężko jest w tym momencie o zwojowanie wiele ilości rzeczy. Myślę, że komputer już dawno jest dalej za nami. No okej, jeszcze ulepszyłem tutaj kuszników, no, jak widzieliście, to jest moja główna siła, jeżeli chodzi o walkę, plus właśnie Orin. Jakby ten kusznik będzie bardzo istotny w dalszej rozgrywce. I jeszcze Gryfa. No, Gryf to też jest kawałek jednak bardzo, bardzo silnej jednostki. Mamy 8400, żeby właśnie zrekrutować ich max. Tutaj wskazuję właśnie, zobaczcie, że Gryfy zawsze kontratakują. To jest bardzo cenna zdolność, zwłaszcza w tym zamku, gdyż ten zamek bardzo dobrze ze sobą współgra. Dlaczego? To wam jeszcze zaraz opowiem. Póki co ulepszamy tutaj jednostki, które mamy. Niestety nie udało nam się jeszcze miecznika ulepszyć. Weźmiemy mnichów, tak, żebyśmy mieli drugiego strzelca. Coś jeszcze postaram się dobrać? Właśnie, Inkałem będę chciał jeszcze dobrać tutaj troszeczkę złotka, tak żeby móc zrekrutować więcej tych jednostek. Na szczęście nie zapomniałem. Mam nadzieję też, że nie zapomnę o książce oczarów. No właśnie, Gryfów 33 mogę zrobić, no ale jednak chyba skorzystam z kuszników. Gryfów troszeczkę mniej, no to z tego powodu, że jakby ten kusznik jest w tym momencie najsilniejszy. No i pozbawiłem się złota. No i bardzo mądrze, Ignacy, gdyż nie kupiłeś książki czarów. No więc to czasami można zobaczyć dopiero po fakcie, jak się zobaczy drugi raz. I ten garnizon nie jest zbyt silny. Co to ciekawe, widzicie, strzelam drugiego elfa, gdyż pierwszy ten elf samej góry już strzelił, więc tym samym pozbawiłem się... O, bardzo przepraszam, tu ktoś do mnie pisze SMS-y, no niefortunnie. Tym samym pozbawiłem się opcji, że ktoś we mnie strzeli raz jeszcze, więc... Okej, lecimy dalej na spokojnie. Udało nam się zwojować ten garnizon. Tutaj Inkhamem jesteśmy w tym biomiku, a on chyba nie ma już wiele do roboty, na to wygląda. Nie pamiętam, jaki to był mój dalszy plan w rozgrywce, gdyż komentarz nie mogłem, słuchajcie, sobie go włączyć, żeby go słuchać jednocześnie, jak wam mówię, bo ten dźwięk był tak irytujący, że się naprawdę go nie dało słuchać. Czerwony strażnik graniczny, nie wiem, czy pamiętacie, był nam potrzebny w podziemiach. Tu mamy jeszcze kopalnię siarki, no na pewno postaram się troszeczkę poczyścić, mając tą armię, którą już mam, więc okej. Dobra, do miasta, trochę zapomniany przeze mnie, powinienem był to zrobić wcześniej, ale lepiej późno niż później, prawda? Jedziemy jeszcze stajnie po to, żeby móc jakkolwiek spróbować zrobić budynek do jeźdźców, jednakże no, tutaj staną na przeszkodzie inne budynki wymagające drewna, w szczególności rozwój fortecy, którą chciałbym skierować w stronę ratusza. I tam te wszystkie trzy budynki będą wymagać pieniążka. Zendor przed nami swobodnie uciekł. Wymykamy dowodzenie na 9 poziom, na ekspercki poziom. My jesteśmy już na 9 poziomie, więc jeden punkt po to, żebyśmy mogli odwiedzić bibliotekę. Tu i widzicie prosty trik. Ulepszamy sobie właśnie w Ucherosa zbieracza, ulepszamy sobie właśnie pierwszą jednostkę, żeby miał ten ruch troszeczkę szybszy, gdyż to jest jego jedyna jednostka i od niej będzie liczona prędkość. Tu jest Gildię Magów. Robimy. O, mamy jeszcze enty do rozbicia. To nie będzie większy problem, gdyż po prostu rozstrzelamy te enty. Na drzazgi porozpadają się nam te enty. Jeśli byłem mały, to myślałem, że jak zabijesz enty, zobaczycie, jak one śmiesznie się rozpadają na drzazgi, to powinny dawać drewno. Widzicie, tutaj tak strzelam, że najpierw strzelam w jednego, potem w drugiego. To jest taki mój nawyk, żeby raczej ostrzeliwać silniejszą jednostkę, która może zadać więcej obrażeń, raczej walić w tą drugą, przeciwną, silną jednostkę. Różne bitwy mogą się potoczyć, mogą wyjść jakieś głupie morale. Cholera wie, nie ma co ryzykować. Tu jeszcze mamy czaszkowy hełm do zebrania, to się przyda do co do wiedzy, gdyż na naszym Orinie nie mamy zbyt dużo jej. Domykamy tutaj, widzicie, znowu drewno tracimy. Czy nie zbudowałem tego? Nie, zbudowałem. Tutaj zrobiłem budynek, który już nie wymaga drewna, lepszym tych właśnie rzeczonych krzyżowców, gdyż mam ich bardzo słabych. Elfy uciekną przed nami, no i dostaniemy na całe szczęście ów naszyjnik przyspieszenia. Tu jest wymagane buty odporności i chyba rozbijemy sobie ten garnizon po to, żeby mieć dojście z drugą stronę. No i jeszcze ulepszymy klasztor, również dwa drewna, bardzo rozsądnie z mojej strony. Kuźnia, więc już jesteśmy na dobrej drodze po to, żeby jutro zrobić ratusz i ten przychód zwiększy nam się do 6125 plus te inkhamowe. No, wpadła nam jeszcze magia powietrza, to bardzo dobrze. Tu zapomnieliśmy tego naszyjnika założyć, więc dobrze, żeby uświadomiłem to. Ale zobaczcie, masowy hejst, masowy blast, to sporo da. Drzewcy jakoś ochoczo z nami walczą, pomimo ich piątego poziomu, no ale nie są w stanie nam jakkolwiek mocno przeszkodzić. Mamy dwóch mocnych strzelców na tym etapie. Widzicie, znowu tu biję w tą silniejszą jednostkę. Na dobrą sprawę. Szkoda, że cały czas nie mam tej księgi czarów. No to ewidentnie moje zaniedbanie, zapomnienie. Też starałem się jakoś to nagrywać w miarę szybko, więc nie miałem zbyt dużo czasu. Tutaj chyba jeszcze dobijemy, tak 15 życia, więc już Gryfem dokończę dzieło. No, udało nam się ten drugi biom jakoś w miarę bezstresowo wyczyścić. Tutaj domykamy ratuszem, tak jak mówiłem, 6125 przychodu. To już jest solidnie, żebyśmy mogli ładnie się porozwijać tym zameczkiem.
Mówię, błędem było potem to, że jednak nie korzystałem z tych jednostek. Domykamy magię wody na maksa. 10 poziom skoczył nam, więc o właśnie, spojrzymy na czary. Bless, haste, cure. Zobaczcie, no, geniusz, po prostu trafiony, zatopiony. Tutaj mamy jeszcze slow i stone skin, super. Czary bardzo dobrze nam podeszły, to na pewno. Obelisk, no tutaj się odkrył jakiś fragment, spawn ziemi. To na razie tyle, co wiadomo. No, tu zdobędziemy kolejny zamek, no właśnie po ten sam cel, co w fortece. No, to centaur wyczekał, no, ale niewiele mu się to zdało, gdyż i tak dostał po prostu bęcki od naszych jednostek. Tutaj mamy nawet zbudowany już do krasnoludów budyneczek. A ten zamek również nie będę w żaden sposób rozwijał. Tutaj jeszcze zaglądam, w gruncie rzeczy nie wiadomo po co. No i ciśniemy dalej. Mamy event, że w więzieniu siedzi Werdisz i posiada magiczne buty, buty odporności, te, których poszukiwał tutaj Jasnowic, którego spotkaliśmy już wcześniej. Tutaj mamy jeszcze książeczkę, którą bronią archanioły, daje nam wszystkie czary magii ziemi. No, całkiem przydatna rzecz, to na pewno, ten portal, implozja, wskrzeszenie, to byłoby na pewno bardzo dobre. O ile pamiętam, chyba się jeszcze na to nie skuszę w tej mapie. No cóż, warto, godne zauważenia na pewno. Pojawił się kolejny z przeciwników, to jest niebieski. Również chodzi tam nekromantą. Czy to nie znaczy, że on nekromantą jest, ale po prostu się nim tam jakoś przemieszcza. Okej, okay. Tu mam jeszcze do rozbicia ten garnizon, którego nam się nie udało zrobić wcześniej, gdyż po prostu o nim chyba zapomnieliśmy. Dozbieramy wszystko inkalne, zobaczcie, mamy tutaj pusto względnie, więc nie ma problemu. O, tutaj się odkryła wieżyczka, która daje nam możliwość wykupienia całej mapy terenu na mapie podróży. Kosztuje to tam 1000. O, i pojawiają się portal chwały. Omijamy jazdę, kawalerię szatana i kupujemy proste anioły. Anioły będą bardzo, bardzo przydatne. No, ten garnizon widzicie jest troszeczkę słabszy, ma tych niby startowych. Tutaj widzicie, olewam specjalnie elfa wysokiego, dlatego że on już strzelił, więc wolałem zminimalizować to obrażenie. Mamy jeszcze mnicha, jeżeli chodzi o strzał. Nim dobijemy, właśnie mam nadzieję, że górnego. No, nie był to zbyt dobry pomysł, chyba że po prostu chcę gryfem tam już wlecieć zupełnie w niego. Dokładnie, no i tu zrobi szarże w naszych halabardierów, no niestety na nic mu się to zda, paru kuszników straty. Okej. Sięgam tutaj, lecimy szybko po manę. No i chyba się skuszę na te żywiołaki powietrza, sporo żywiołaków powietrza. Nie jestem pewien, no właśnie, uparłem się znowu, że po tą książkę czarów nie iść. No nie jest to najrozsądniejsze, Ignacy, zaraz zapłaczesz z tego powodu. Bo już sobie przypominam, co będzie dalej. Okej, to dozbieramy wszystko inkamem, co mamy do zbierania. Tym drewnem mamy wieczne problemy, więc może faktycznie ta kopalnia się nam przyda, drewno. O właśnie, kopalnia drewna, mój ulubiony błąd językowy, prawda? Już mi wypominaliście. No ale tutaj widzicie, znowu pozbędziemy się drewna troszeczkę. Świetny pomysł. Ściana wiedzy, zwiększy nam wiedzę, gdybyśmy tam się jeszcze chcieli pofatygować w stronę fortecy. No, tutaj pląta nam się już brązowy z powrotem. Co on ma? No, jakaś ta armia już jest, to na pewno. Jest dosyć blisko i widzicie, grałem przeciwko Inferno i Nekropolii, czyli przeciwnicy w miarę średni. Nekropolia może być irytująca, no czy jednak zobaczycie potem w dalszym odcinku, w dalszych odcinkach, że no, nie będzie to aż takie trudne. Sporo żywiołaków powietrza. No mamy dwóch do pokonania. Dwóch kuszników nam rozstrzelali. Tutaj w zasadzie żywiołaka burzy się pozbyliśmy szybciutko dwoma strzelcami. No i tutaj zobaczcie, wlecę tym gryfem w tego żywiołaka powietrza i zobaczcie, jak on mocno mnie pokara. Złajtowałem, to był zupełny błąd. No i straciłem trzy gryfy. No to było zupełnie źle rozegrane. Według mnie. Powinniśmy jakoś tego żywiołaka móc ewentualnie wcześniej rozbić. Tutaj odkrywa nam się odrobinkę więcej mapy, ale widzę, że już się zbliżamy do końca tego odcinka. Nie wiem jeszcze, ile się mi w tym odcinku uda zrobić. Będę już miał oko na to. Inhałem tutaj doodkrywamy sobie całą resztę. Nie widzicie, już nie bardzo jest nim co robić. Ten brązowy nam się pojawił tutaj na horyzoncie. Jest gdzieś tu blisko. Mamy fortecę, mamy zamek. Troszeczkę tych jednostek straciliśmy. Sporo błędów moich w tym odcinku, no ale na całe szczęście możemy je jakoś omówić. Nie popełnić ich ewentualnie na przyszłość. Dajcie znać, czy podobał wam się mój dograny komentarz, czy wolicie, żebym jednak spróbował odszumić i wrócić do starego. No i cóż, trzymajcie się ciepło i cześć!